Nazywam się Nasri. Mam 12 lat. Moja mama i mój tata umarli, jak byłem dzieckiem. Kiedy w szkole pytają mnie o moją rodzinę, to robi mi się przykro. Nazywam się Dalia. Pochodzę z Betlejem. Mam 10 lat. Kiedy przybyłam tutaj, miałam 6 lat. Tęsknię za mamą i tatą. Oboje zginęli. Po powstaniu muru otaczającego Palestynę pojawiło się wiele problemów w rodzinach. Często bywało tak, że ojciec pracował po tamtej stronie, czyli po stronie izraelskiej, stracił pracę albo też podjął pracę, ale nie mógł przejść z powrotem tutaj do swoich najbliższych. Często zdarza się tak, że ktoś mieszka również w Palestynie, ale żeby dotrzeć na drugi koniec Palestyny, oni muszą objeżdżać cały Izrael, objeżdżać cały mur, żeby tam trafić i odwiedzić swoich najbliższych. A więc często dochodzi też jakby do takiego podziału w rodzinie. I to właśnie siostry Elżbietanki postanowiły, że otoczą opieką te dzieci, które po prostu nieraz wołają o pomoc, chodzą po ulicy, żebrzą. Dzieci przybywają do tego domu. Wiele z nich to sieroty. Niektóre straciły albo mamę, albo tatę. Są również takie, których rodzice są bardzo biedni. Nie mogą zapewnić dzieciom jedzenia, ubrań. Te rodziny zaniedbują dzieci nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że są po prostu biedne. Mamy tutaj także dzieci, których rodzice biorą narkotyki. Często zdarza się też tak, że mężczyźni uciekają przed problemami, przed trudnościami do alkoholu. Nawet matki dzieci piją, palą. I tu mamy też przypadek małej dziewczynki, której mama nie chciała urodzić. My poprosiłyśmy o to, żeby jednak to dziecko urodziła. Urodziła, ale uciekła ze szpitala. Dziecko było bardzo malutkie, ledwie przeżyła. I dopiero kiedy dziewczynka miała 3 latka, udało nam się otrzymać akt urodzenia ze szpitala i w tej chwili staramy się, żeby miała też całą dokumentację. Te dzieci są bardzo poranione. Widać, że każdy moment ich życia i tutaj życia też wspólnego między sobą, to niejako pewna walka. Walka o uwagę, walka o uśmiech, o dobre słowo. I to bardzo mocno widać, ponieważ w wielu sytuacjach jest tak, że nawet zwykły ołówek może stać się rzeczą, która prowadzi ich do małej bójki.
W naszym domu zajmujemy się najcięższymi przypadkami, gdyż wiele z tych dzieci ma ogromną złość w sercu. Odreagowują tę złość, bo zostały zranione przez swoich rodziców. Nie jest dla nas łatwe, aby uczyć je tego, jak mają postępować. One się buntują, dlatego musimy pracować z nimi tak, by nam zaufały i uwierzyły, że nigdy ich nie zostawimy i będziemy się o nie troszczyć. To miejsce różni się ono zupełnie od atmosfery Betlejem, Jerozolimy, tych napięć izraelsko-palestyńskich. To miejsce na pewno jest miejscem pokoju, w którym faktycznie widać, że ktoś nad tym czuwa. I nie mam wątpliwości, że jest to Pan Bóg, ponieważ przez ręce sióstr i wolontariuszy daje tym dzieciom, czyli niewinnym ofiarom konfliktu, dorosłych ludzi, źle ukierunkowanych ludzkich interesów, daje im po prostu nadzieję i pokój. Myślę, że praca tutaj jako wolontariusza jest dobra dlatego, że każdy z nas chce też dawać im odrobinę miłości. I myślę, że nawet jeżeli te dzieci mają w sobie na co dzień, może między sobą widać u nich dużo agresji, to na pewno w głębi serca te dzieci są bardzo dobre. I ostatecznie, jakie one by nie były, to podstawową ich potrzebą jest miłość. I to jest to, co ja jako wolontariusz próbuję tutaj im dawać. I to jest jedyna rzecz, którą ja umiem tutaj im dać. Nie patrzymy, czy to są dzieci polskie, czy to są dzieci chrześcijańskie, czy to są dzieci muzułmańskie, czy jakiekolwiek inne. To są po prostu dzieci, które potrzebują naszej pomocy, które nieraz wołają o tą pomoc, one krzyczą nieraz o miłość, po prostu robią wszystko, żeby zwrócić na nie uwagę. Po czym, kiedy widzą, że my się interesujemy, to po prostu no, są bardzo wdzięczne za to, że mają właśnie nas. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem do grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Nasza przyszłość zależy od naszych dzieci. Siostry dają nam siłę, a także wszystkim palestyńskim dzieciom. Siostry niosą przesłanie pokoju i nadziei. To przesłanie jest ważne dla nas i całego świata. Musimy dbać o siostry. Musimy być z nimi, musimy zachęcać ludzi, by przybywali i odwiedzali ich dom, ponieważ siostry są darem dla mieszkańców Betlejem od samego Boga. Dom pokoju jest dla mnie prawdziwym domem. Pracuję tutaj od 11 lat. Rozpocząłem budowę tego domu od podstaw, aż do czasu, kiedy dzieci mogły w nim zamieszkać. Moja relacja z tymi dziećmi jest taka, jak z moimi własnymi dziećmi. Kiedy widzę, że dzieci są szczęśliwe, to sam czuję się przez to szczęśliwy. Traktowane są tutaj bardzo dobrze. Siostra Stefania troszczy się o nie bardziej niż ja troszczę się o moje własne dzieci. Kiedy przyjeżdżam tutaj, czuję się spokojny. Widzę dzieci, które się bawią i czuję się jak we własnym domu. Gdyby nie dom pokoju, nie wiem, gdzie bym dzisiaj była. Popełniłam wiele błędów w życiu i zawsze ten dom pokazywał mi, że życie biegnie dalej.
Bez względu na to, co się wydarzyło danego dnia, jutro będzie nowy poranek i można zacząć wszystko od nowa. Zawsze wpajano nam, że bez względu na to, jakie błędy w życiu popełniliśmy, zawsze możemy iść do przodu. I tego również uczymy nasze dzieci w tym domu. Z mojej perspektywy 3 tygodnie wolontariatu to mało. Są tutaj osoby, które przyjeżdżają na cały rok. Warunki dla wolontariuszy zapewnione przez siostry są bardzo dobre. Natomiast potrzeba tych rąk do pracy. Jest to ciągła potrzeba wynikająca z tego, że dzieci mieszkają tutaj przez cały rok szkolny. Cykl dnia jest bardzo napięty, a 2 siostry na cały dom to zdecydowanie za mało. Siostry i dzieci bardzo potrzebują rąk do pracy i waszego czasu. Dlatego zachęcam do włączenia się w to dzieło. Największą satysfakcję odczuwam wtedy, kiedy widzę, że dzieci się zmieniają na plus. Kiedy widzę, że z takich wielkich łobuzów, z takich walczących, z takich buntujących się, że muszą się uczyć, że muszą spełniać jakieś obowiązki, widzę, że te dzieciaczki zaczynają słuchać, zaczynają rozumieć to, że to, co robimy dla nich, że to, czego chcemy ich nauczyć, ma sens. Mieliśmy często dzieci, które nie były może za dobre w szkole. Jednak od czasu do czasu wiele z tych dzieci mocno się rozwija i wzrasta. Wiedzą, że tutaj zawsze ktoś jest z nimi i to ich popycha do przodu ku lepszemu. Te dzieci przez pobyt w domu pokoju mają szansę na to, by zostać kimś w przyszłości. Mogą iść na studia, rozwijać się i w efekcie zostać wspaniałymi ludźmi. I teraz jesteśmy dumni z tego, kiedy mówimy, to nasze dziecko było z nami kiedyś w domu pokoju. Mam na imię Nasri. Mam siostrę Dalię. Mamy tutaj dobry czas z moimi przyjaciółmi. Chciałbym mieć żonę oraz dzieci. Nazwałbym je Nasri. Mam na imię Dalia. Mam 10 lat. Przyszłam do domu pokoju, by uczyć się studiować. To być szczęśliwa. Chciałabym zostać lekarzem, bo myślę, że to jest dobre.